Na wstępie tego odcinka chcielibyśmy zaznaczyć, że miejsca, które odwiedzamy, traktujemy z należytym szacunkiem. Nie niszczymy, nie okradamy, nie podajemy też ich dokładnej lokalizacji, a jedynie wzmiankę, która może posłużyć jako myśl przewodnia odcinka. Jeździmy i nagrywamy w celach wyłącznie dokumentalnych. Zapraszamy do oglądania. Cześć YouTube, jest środek nocy, jesteśmy w Proboszczewicach, niedaleko Płocka. Za nami dom, o którym się tutaj dużo mówi. Mroczna historia, która ściągnęła nas do tego domu, bo nie ukrywajmy, mieliśmy to miejsce już bardzo długo na naszej liście do odwiedzenia, do zrobienia tu projektu. Przede wszystkim dlatego, że Radek jest z Płocka, pochodzi, mieszkał pół życia tutaj w tej miejscowości i o tym domu słyszał. Historia jest mroczna, tajemnicza, budzi grozę, ponieważ mówi się, że około 40 lat temu ojciec rodziny, która tutaj kiedyś mieszkała, najpierw zabił swoją żonę i dziecko, potem poćwiartował ich ciała, zakopał gdzieś na terenie koło domu, no i potem popełnił samobójstwo podobno na strychu. Czy te historie mają swoje potwierdzenie? Czy są prawdziwe? Czy jest to jakaś kolejna pogłoska, która urosła do miana miejskiej legendy? Dzisiejszej nocy będziemy chcieli to sprawdzić i wchodzimy właśnie do środka. Uwaga, teraz tutaj tu jest taka dziura w podłodze. O mas. Na to uważać? No to już nie spodziewałem. To jest jeden pokój. Dziura w podłodze. Wejście na górę. Widzę, czy to jest już wejście na strych? Tak. Tutaj jest, tam jest jeden pokój z takim przedsionkiem. Uwaga tutaj. Tu jest drugi pokój. Tam jest jeszcze jeden pokój. I tu jest strych. Tak to wygląda, moi mili, na chwilę obecną. Warunki nieciekawe, ale strych bardzo interesujący, dobrze się zapowiada. No tutaj kolejny pokój. No i zejście do piwnicy. Naprawdę, zejście do piwnicy to jest tu. No, teraz. Czyli jest jeszcze drugie zejście. Jak widać ekstremalne, ale jesteśmy na to przygotowani, mamy drabinę. Tak, tutaj mamy wyjście, no i tu mamy drugi pokój. Czyli tak naprawdę wstępnie można powiedzieć, że mamy trzy pomieszczenia, piwnicę i strych. Myślę, że hotspotami będzie strych, ewentualnie piwnica oraz obszar przed domem, gdzie rzekomo miało dojść do zakopania no de facto całej rodziny, która niegdyś tutaj mieszkała. Cynamonek demon. A, tu właśnie to właśnie trwa. I tu była gwiazda, szatan jest blisko. Pamiętam. Standardowe napisy. Są właśnie takie rzeczy tutaj były jeszcze. Pamiętam jak dziś. Także jak widzicie, jest to pustostan. Same ściany praktycznie. Nic więcej. Okna powybijane właściwie ich brak. Budynek z wewnątrz nie wygląda na bardzo zdemolowany. To trzeba uważać na głowę, jak się wchodzi. Ale może kryć w sobie jakieś tajemnice, które będziemy chcieli sprawdzić. Więc na razie wchodzimy do środka. Sprawdzamy wnętrze, jak wygląda. O, trochę się przestraszyłem tego fotela. Od razu. Trzeba uważać jeszcze na te gwoździe. Od
razu przychodzi na myśl, że ktoś mógłby tutaj siedzieć. Klimatycznie już mi się rodzi w głowie zarys całego projektu, no bo musimy nadmienić, że jesteśmy tutaj pierwszy raz i to w nocy. Nie było okazji, żeby tutaj zjechać za dnia, więc na razie sprawdzamy, robimy jakby taką wizję lokalną w nocy. Sprawdzamy tak zwane hotspoty, czyli miejsca, gdzie może się dziać potencjalnie najwięcej. Dom znajduje się przy głównej drodze, więc też może być od czasu do czasu słychać przyjeżdżający samochód, na co będziemy na pewno zwracać uwagę na materiale. No i rozstawimy sprzęt i będziemy się starali coś wyłapać na początek, a potem wrócimy i przejdziemy do projektu głównego, czyli badań zjawisk paranormalnych. Więc tak, zrobiliśmy krótką wizję lokalną w środku nocy, dochodzi druga. Przejrzeliśmy mniej więcej rozstaw pomieszczeń tego budynku. Myślimy, że hotspoty tego miejsca to będzie strych przede wszystkim. Ustawimy jedną kamerę na zejściu i wejściu na strych i drugą, prawdopodobnie fotopułapkę albo jeszcze inną, zobaczymy jak to wyjdzie. Skierujemy na ten fotel klimatyczny, który właśnie widzieliście przed chwilą. Rozmieścimy jedną kamerę w piwnicy, znaczy w tym pomieszczeniu, w zejściu do piwnicy i porozmieszczamy jeszcze tutaj kamery w tych pomieszczeniach dwóch sąsiednich. Myślę, że też skierujemy jedną kamerę na obszar przed budynkiem, no bo mając na uwadze tą mroczną historię, o której słyszeliście i o potencjalnym zakopaniu tutaj jakichś ciał. Trochę to wierzymy, ale wszystko trzeba sprawdzić. Także teraz rozstawiamy sprzęt, wychodzimy i skupiamy się na tym, żeby coś tutaj zarejestrować. Wchodzimy potem ponownie. Michał zostaje w samochodzie, będzie nam mówił, czy coś zauważył na kamerach. I działamy.
Musimy też zawsze sprawdzać podwójnie, czy włączone jest nagrywanie. Bo też podszedłem do full spectrum i... No dobra, no ale to tego to była włączone, na pewno nagrywanie. Mhm. Bo jeszcze Michał mi mówi, że jest włączone. No właśnie. No to ja nie wiem, dlaczego to się nagrywanie wyłączyło. To jest też dziwne. Bo już bateria, że się rozładowała, to okej. Okay. Ale nagrywanie? Wiesz, no są dwie koncepcje. Jedna zakłada, że jest jeszcze za zimno. Nawet o tej porze. No dobra, ale jaki to ma związek z nagrywaniem? No dokładnie. Przy naładowanej, to by się bateria rozładowała, a nagrywanie, no to nie powinno mieć ze sobą powiązania żadnego. Niedługo po tym, jak rozmieściliśmy nasze kamery i opuściliśmy budynek, jedna z kamer na strychu zarejestrowała dwa dziwne dźwięki. Nie wiemy dokładnie, co je wydawało, ale były one dosyć wyraźne i być może miały związek z tym, co udało nam się nagrać nieco później. Ustawiliśmy ten poda. Jeżeli coś tutaj będzie na tym fotelu, coś będzie się działo, czy coś się do niego zbliży, czy ten fotel ma jakiś związek z tym miejscem, z tym, co się tutaj dzieje, ten pod zareaguje, zaświeci się i nasza kamera to uchwyci. Więc zobaczymy. Przeprowadzimy teraz sesję EVP, włączymy Trifielda, a pod będzie sobie tutaj pracował w oddaleniu. Proszczywice, sesja EVP 1. Zwracamy się do osób, istot, które nie należą do tego świata, które pozostały z jakiegoś powodu w tym domu, być może z powodu nieszczęśliwego wypadku, nagłej śmierci. Chcemy nawiązać kontakt. Nie mamy złych zamiarów, chcemy udowodnić wasze istnienie. Jeżeli chcecie pomocy, dajcie nam jakiś znak. Odezwijcie się do nas. Wydajcie jakiś dźwięk. Słyszycie, to jest spowodowane REM-podem. On po prostu wyczuwa zmianę temperatury, dlatego tak piszczy. Prosimy o jakiś głos, znak, że tu jesteście.
możesz to powtórzyć, czy to był znak od ciebie? Jeżeli to powtórzysz, będę wiedział, że chcesz to coś nam przekazać. Możesz też skumulować siłę, wydać dźwięk. My go usłyszymy poprzez to urządzenie z czerwoną diodą, z czerwoną lampką, które trzyma Radek w ręku. Zamrugaj latarką jeszcze raz. Zobaczcie, tu jest przycisk. Ja go w ogóle nie dotykam. Przestań, jeżeli to ty. Niech latarka wróci do normalnej pracy. Powiedzieć swoje imię do dyktafonu, tak żebyśmy mogli je poznać po odsłuchaniu. Przedstaw się. Podczas sesji EVP na strychu opuszczonego domu zadziało się naraz kilka nietypowych sytuacji. W momencie zadawania pytań przez Piotrka latarka zaczęła dziwnie mrygać, tak jakby miały to być odpowiedzi na zadawane pytania. W tym samym momencie rempot umieszczony na fotelu tuż obok nas również nadawał przerywany sygnał, jakby reagował współmiernie do zadawanych pytań podczas sesji. Oczywiście mógł być to kompletny zbieg okoliczności. Ale jesteśmy ciekawi. Co wy o tym sądzicie? No, dawno mnie tak na żadnym projekcie coś nie zaciekawiło, nie zaniepokoiło. Tak jak teraz. A jest nim Trifield, który jest według nas jednym z najbardziej miarodajnych urządzeń, jakie posiadamy. Jeżeli cokolwiek zbliżyłoby się do niego, no to on by odpowiednio zareagował. Zwiększyłby swoje wskazówki. Zbliż się do nas, do tego urządzenia, które leży na ziemi, żeby dać nam jednoznaczny znak, że tu jesteś. Pchnij wskazówkę tego urządzenia do góry. Zbliż się do niego.
Jesteś tu z nami, czy ktoś jest tutaj z nami? Podejdź do mnie, możesz mnie dotknąć, możesz jakoś na mnie wpłynąć, albo na to urządzenie, które leży przede mną. Pokaż się nam. Czy ktoś jest z nami w tym domu? Pokaż się, jeżeli tu jesteś. Pokaż się, jeżeli to ty dawałeś bądź dawałaś nam znak na strychu. Nie bój się ujawnić, prosimy cię o ujawnienie się. Chociażby poprzez jakikolwiek drobny stuk, głos, cokolwiek. Wpłyń na urządzenie, które leży na podłodze. Spowoduj, żeby zaświeciło się. Przybliż się do niego. Zrobiło się strasznie zimno. Czy to ty miałeś na to wpływ? Bądź miałeś? Czy jesteś tu z nami? Zamrugaj tym urządzeniem. Zbliż się do niego. Tak jak ja przykładam rękę. Przejdź obok tego urządzenia. Dotknij mojej dłoni. Zbliż się.
Musisz podejść naprawdę blisko. Jeżeli chcesz, żebyśmy wiedzieli, że tu jesteś. Jest totalnie ciemno teraz. To światło, które widzicie, to nic innego jak po prostu lampy IR emitujące światło niewidoczne dla nas. Tylko kamery z filtrem mogą to zauważyć. Więc my nie widzimy nic tak naprawdę oprócz tego małego okienka kamery. Przeprowadźmy jeszcze jedną sesję EVP. Czekaj, trochę schowam te wszystkie rzeczy. Sesja EVP 2. I możesz jeszcze uruchomić K2 na wszelki wypadek. I latarkę możesz zgasić. To jeszcze raz. O, krótkofalówka. Dobra, to muszę wyłączyć. Tu jest remput. Już zostaje. Sesja EVP 2. Widzisz, nie mamy teraz ze sobą latarki, ale jeżeli wpłyniesz na światło, które emitują nasze lampy, niewidoczne dla nas, to będziemy w 100% pewni, że jesteś tu. Znak, bądź nagraj się, powiedz coś do nas. Znak swojej obecności.
Dziękujemy za obejrzenie odcinka. Jeśli jesteś tutaj i jeszcze ze mną, zostaw po sobie znak pod filmem. A już niebawem, na początku września, ruszamy z nowymi, jeszcze lepszymi projektami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.